Jelonka podczas Międzynarodowego Jarmarku Folkloru w 2004 roku i w ubiegłym roku Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas przeglądu zespołów i kapel ludowych siedlisko w Aleksandrowie Łódzkim. Ale były oczywiście jeszcze inne nagrody, też Nagroda Ministra Rolnictwa, którą zdobyliśmy na Międzypowiatowym Przeglądzie w Żychlinie i szereg innych nagród na szczeblu wojewódzkim, powiatowym. W wieku nie będę wypominał, ale są i starsi i młodsi. Mamy Zuzię i Kasię, które chodzą do szkoły podstawowej, mają piękne głosy. Cieszymy się, że dotarły do nas, że są wśród nas. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej dzieci i młodzieży garnęło się do zespołu, bo miejsce jest. Myślę, że spokojnie dotrą. Tak było trudno wyciągnąć panów. W tej chwili mamy już ich 6 w zespołach, także myślę, że w najbliższym czasie również będziemy mieć dzieci. I macie repertuar, 100 kilkadziesiąt piosenek. No w tej chwili ponad 140 piosenek. To dzięki naszym paniom Zofii Kozal, pani z Henisty Stawianej, które najpierw nam dostarczały tego repertuaru, dzięki temu, co znały nasze babcie, mamy. A w tej chwili od 5 lat współpracujemy z panem Janem Łuczkowskim, etnomuzykologiem z Opoczna.